Dzień dobry. Box jump. Fajna kwestia do omówienia. Pomijając technikę lądowania czy wyskoku, zajmiemy się techniką, którą widzimy często nie tylko u nas na siłowni, czy na filmikach, Do jakiej wysokości ustawiać box i jak lądować na skrzyni. Omówimy więc podstawowe zasady Jakie powinien znać trener, jeżeli stosuje to ćwiczenie dla osób ćwiczących? Trzeba tu pamiętać koniecznie o tak zwanym balis o deep squat i o tak zwanym balistycznym wykonywaniu deep squata. I te zasady należy przełożyć na box jump. Jeżeli ćwiczący wykonuje full deep squat, spotkałem się z taką nazwą ATG, Należałoby to przetłumaczyć ten skrót Astu Gras. Ten przysiad jest jak najbardziej rekomendowany, natomiast nie może być wykonywany w sposób balistyczny, który powoduje uderzenie podudzia o mięśnie UDA co powoduje dynamiczne, balistyczne otwieranie stawu kolanowego i w tym momencie nie ma wątpliwości, że ACL, czyli więzadło krzyżowe przednie i więzadło PCL, czyli więzadło krzyżowe tylne, ulega zbytniemu naciąganiu i istnieje ryzyko uszkodzenia tych dwóch więzadeł. Dodatkowo z badań biomechanicznych jasno wynika, takie głębokie balistyczne schodzenie w przysiad przesuwa oś obrotu w stawie kolanowym podczas ruchu zginania w kierunku tylnym, co nadmiernie przeciąża obszar tylnych części kłykci kości udowej, jak zarówno i piszczelowej, i miażdży w sposób nadmierny tylne rogi obu łąkotek. W związku z tym, balistyczny sposób wykonania głębokiego przysiadu jest zdecydowanie dla populacyjnie niewskazany. I z tego właśnie wynika, że box jump możemy wysokość boksa tylko tak dopasować, żeby ćwiczący, jak wskakuje na box jump, to Zgodnie z zasadami przysiadu, linia, czy, czy oś obrotu stawu biodrowego może być na poziomie stawu kolonowego lub nieco poniżej. Nigdzie nie ma dokładnie opisanego do kąta, jaki może tutaj być, albo równoległy, albo nieco poniżej równego ustawienia przedniej powierzchni uda. I to jest maksymalne zejście jakby przysiadem podczas box jumpu, który jest z punktu widzenia biomechanicznego dozwolone. Spotkaliśmy się z taką wersją, że nawet jeżeli jest skrzynia box jest dosyć niski, to wskakujące osoby wskakują dynamicznie czy balistycznie w głęboki przysiad. To jest pierwszy błąd, a drugi błąd to jest ustawienie zbyt wysokiego boksu, który wymusza takie głębokie balistyczne zejście do, do głębokiego przysiadu podczas skoku na skrzynie, czyli tego typowego boksżampu. Każdy z trailerów, szczególnie w stosunku do, do osób, a Najbardziej to chyba by należało powiedzieć, że kobiety, które mają generalnie i tak swobodniejsze stawy, ulegają ryzyku, przesuwają się w grupę ryzyka uszkodzenia stawu kolanowego. Pokażemy teraz Państwu, Wam wszystkim, tutaj obok na skrzyni, jak wskakiwać na skrzynie, żeby nie uszkodzić sobie stawu kolanowego. Ok. To jest kąt, około 100 stopni zgięcia w stawie kolanowym. Trudno tu precyzyjnie obliczyć. Mamy oś obrotu stawu kolanowego, oś obrotu stawu biodrowego. To jest optymalne zejście, które przesuwa mi obciążenie z czworogłowego na mięśnie pośladkowego, które wiadomo i na, na mięśnie dwugłowe, które chronią, są amortyzatorem podczas fazy lądowania. Ok, zeskocz. I teraz wskocz głęboko. To jest już zbyt głębokie balistyczne zejście, zejść w ten przysiad. Mięśnie uda i mięśnie łydki w sposób balistyczny stykają się, powodując dynamiczne otwieranie się stawu kolonowego, o czym wcześniej tutaj na tablicy rysowałem. Niedobre, niekorzystne zejście na skrzynie. Z kolei, stań, jeżeli ktoś wskakuje na skrzynie. Drugim ekstremem, również niekorzystnym, może trochę mniej niekorzystnym, jest skok na skrzynie, gdzie kąt zgięcia w stawie kolanowym jest poniżej 90 stopni. Nie wykorzystuje się w, w takim momencie roli amortyzacyjnej mięśni pośladkowych i mięśni grupy tylnej w celu zaoszczędzenia czy zmniejszenia energii niekorzystnej na stawie rzepkowo-udowym i na, na, na stawie kolanowym, czyli udowo-piszczelowym. Dlatego generalnie, jeżeli mówimy o prawidłowym kącie zgięcia w stawie kolanowym, mówi się około 90-100 stopni. To jest optymalny kąt zgięcia w stawie kolanowym, który wykorzystuje grupę tylną mięśni uda i mięśnie pośladkowe do amortyzacji. Na zakończenie tego odcinka chciałbym nadmienić, że właściwie mówiliśmy dzisiaj tylko o kącie zgięcia w stawie kolanowym podczas wykonywania tego box jumpu, natomiast nic nie mówiliśmy o samej technice wyskoku, jak i lądowania. Obie te fazy, wyskok i lądowanie, bardzo ważne jest w celu zmniejszenia ryzyka urazu. Postaramy się w następnych odcinkach opowiedzieć precyzyjnie o każdym z tych elementów. Co zrobić, jak wyskoczyć i jak wylądować, żeby nie uszkodzić sobie ani stawu skokowego, ani kolanowego, ani kręgosłupa.